Minęła 18.30, czas na główne wydanie zbliżeń. Małgorzata Rogatty, dzień dobry. Uwaga, nadchodzą siarczyste mrozy. Osoba leżąca gdzieś tam na ławce czy na chodniku może być pod wpływem alkoholu po prostu, ale też może być, no, mogła dostać zawał, udar. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Szczepienia kolejnych osób z grupy zero wstrzymane. Szczepienia seniorów i rejestracja seniorów nie ulega żadnym zmianom. Trwa akcja rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19. Otwarte lokale mimo zakazu. Sprawa może zakończyć się mandatem. Kary dla łamiących prawo. A zaczynamy od ostrzeżenia przed nadchodzącymi silnymi mrozami. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego zapowiada też w regionie zamiecie śnieżne. To bardzo trudny czas dla osób bezdomnych, które nocują w opuszczonych, nieogrzewanych budynkach. Warto także zadbać o bezpieczeństwo w domach, gdzie szczególnie niebezpieczny jest cichy zabójca – czad. W najbliższych dniach temperatura powietrza spaść ma nawet do kilkunastu stopni poniżej zera. To czas, kiedy szczególnie dużo pracy mają strażnicy miejsce. Mróz to ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia bezdomnych. Funkcjonariusze kontrolują miejsca, gdzie zazwyczaj spotkać można osoby bezdomne. Są to działki, opuszczone budynki, a także dworce. Każdego dnia, tygodnia w godzinach rannych, ale również i w godzinach przede wszystkim wieczornych taki przegląd miejsc robimy, przyjmujemy sygnały od mieszkańców, więc wydaje się na chwilę obecną, jakoby ta sytuacja była pod kontrolą, ale to nigdy nie wiadomo. Strażnicy miejscy kontrole przeprowadzają codziennie, ale pomóc może każdy. Miejsca, gdzie przebywają bezdomni, którzy potrzebują pomocy, zgłosić można dzwoniąc na numer Straży Miejskiej 986. Mieszkańcy regionu mogą także skorzystać z mapy zagrożeń, wybierając kategorię osoba bezdomna potrzebująca pomocy. Nad bezpieczeństwem w regionie czuwa także Centrum Zarządzania Kryzysowego. Awarie ciepłownicze, pęknięte rury kanalizacyjne, utrudnienia na drogach. Bydgoscy dyżurni są w stałym kontakcie ze wszystkimi służbami. W ramach naszego systemu zarządzania kryzysowego, planowania cywilnego i gotowości gestorów sieci pozostajemy w stałym kontakcie. Dyżurny monitoruje na bieżąco tak naprawdę to wszystko, co się dzieje na terenie miasta. Warto także zadbać o swoje bezpieczeństwo w domu. Czad groźny jest nie tylko przy starych, zaniedbanych przewodach kominowych. Strażacy przypominają, że trzeba także zadbać o odpowiednią wentylację w mieszkaniach. Oprócz właśnie okresowych, obowiązkowych przeglądów wentylacji, przewodów wentylacyjnych, pamiętajmy o tym, że jeżeli dokonujemy zmiany okien na nowsze, bardziej szczelniejsze, to w parze z tym powinno iść sprawdzenie wydajności naszej instalacji zwykłej wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych, którą również wykonują kominiarze. Jak ostrzega Centrum Zarządzania Kryzysowego, zagrożenie spowodowane mrozami potrwać ma do poniedziałku. Mateusz Dul, TVP 3 Bydgoszcz. Firma Pfizer tymczasowo zmniejsza dostawy szczepionek do krajów europejskich, w tym także do Polski. Decyzją rządu będzie to oznaczało przerwę w szczepieniach pracowników ochrony zdrowia. Trwa natomiast rejestracja osób powyżej 80 roku życia. W punktach szczepień przez cały piątek ustawiały się kolejki chętnych. W weekendy przychodnie są zamknięte, dlatego zapisy odbywają się przez internet i infolinię, ale te opcje mogą być dla osób starszych problematyczne. Przerwa w pierwszych szczepieniach w grupie zero potrwa do czasu przedstawienia przez firmę Pfizer szczegółowego harmonogramu dostaw do Polski. Do szpitali węzłowych w przyszłym tygodniu miało wyjechać 330 tysięcy dawek szczepionki. Szczepienia drugą dawką są niezagrożone, szczepienia seniorów i rejestracja seniorów nie ulega żadnym zmianom. W piątek seniorzy osobiście udali się do przychodni. W rejestracjach ustawiały się kolejki. W niektórych punktach do prowadzenia zapisów oddelegowano dodatkowe osoby. Jest to natura osób starszych, a więc wolą bezpieczną formę kontaktu bezpośredniego, przyjście, zobaczenie. Są to osoby, którym trudno się poruszać w świecie cyfrowym. Do naszej redakcji wpłynęły sygnały od widzów z Bydgoszczy, że w sobotę nie wszyscy korzystający z infolinii mogli zapisać się na konkretny termin szczepienia. Jak mówili, pracownicy nie byli w stanie zarejestrować ich w żadnym z punktów, bo w systemie one po prostu nie widniały. Jak się dowiedzieliśmy, sytuacja ta wynika z wyczerpania pierwszych możliwych terminów. Teraz przychodnie będą musiały określić kolejne daty, wprowadzić je do systemu i wtedy możliwe będą dalsze zapisy.
Zdarzały się też sytuacje, w których system rejestracji sugerował najbliższy możliwy termin nie w wybranej miejscowości, a w obrębie całego powiatu. Jeśli chodzi o Bydgoszcz, to najwcześniej tutaj mam termin w Ciechocinku. W Ciechocinku, tylko że to jest poza Bydgoszczą. Czasami właśnie tak bywa, że nie są już dostępne terminy i pokazuje system, gdzie w okolicy jest najbliższy termin. Zmiana terminu na odleglejszy otwierała możliwość wybrania placówki na terenie konkretnego miasta. Choć takie sytuacje mogą być uciążliwe, to nie ma powodu do zmartwień. Każdy senior zostanie zaszczepiony. Wszyscy seniorzy, którzy są zainteresowani ze szczepienia przeciwko koronawirusowi, to szczepienie otrzymają. Bardzo proszę, nie wszyscy naraz oczywiście będą się mogli zarejestrować. Wczoraj był pierwszy dzień, ale ta rejestracja trwa cały czas. Rejestracja telefoniczna czy internetowa nie musi odbywać się osobiście. W imieniu seniorów mogą to zrobić zaufane osoby. Przypomnienie o miejscu, dacie i godzinie szczepienia zostanie wysłane na podany podczas rejestracji numer telefonu seniora. Termin drugiej wizyty będzie ustalony na miejscu po podaniu pierwszej dawki. Bydgoszcz, Jagoda Rogatty. Wbrew obostrzeniom, pierwsza restauracja na toruńskiej Starówce serwuje od dziś dania także na miejscu. Zdaniem właścicielki to ostatnia deska ratunku, która może uchronić ją przed bankructwem. Jesteśmy w prawie, przekonuje restauratorka. Tymczasem służby ostrzegają, za takie działania mogą być nakładane wysokie kary. Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa wciąż są aktualne. Branża gastronomiczna wciąż powinna działać tylko na wynos. Jedna z toruńskich restauracji postanowiła wbrew obostrzeniom otworzyć swój lokal. Jakoś trzeba zachowywać te sanitarne obostrzenia, no ale myślę, że powinniśmy próbować jakoś iść trochę w przód. Bo jeszcze jest choroba nasilona. Ludzie zaczną się gromadzić i na nowo się rozwija choroba, tak moim zdaniem. Dla właścicieli lokali gastronomicznych okres pandemii jest walką o przetrwanie. Kiedy inne lokale gastronomiczne stosują się do obostrzeń, właściciele jednej z indyjskich restauracji postanowili zaprosić klientów do stolika. Dla restauracji ma to być ostatnia deska ratunku związana z dużymi stratami. Nasza restauracja jest otwarta od dzisiaj. Głównie skłoniło nas to, że nie otrzymaliśmy żadnej pomocy od państwa. I wiemy, że więcej nie przetrwamy, po prostu nie chcemy się więcej zadłużać i no musimy zarobić po prostu na obecne zobowiązania i poprzednie. Zdaniem restauratorki w lokalu są przestrzegane zasady sanitarne, które zostały wyznaczone przez sanepid w czerwonej strefie, czyli między innymi odstęp między stolikami oraz dezynfekcja rąk przez klientów. Goście mogą odwiedzić lokal po wcześniejszej rezerwacji stolika. Nieprzestrzeganie obostrzeń może jednak skutkować karą finansową. Pozwolenie na serwowanie dań na miejscu może kosztować restauratorów nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Policja, jak i sanepid mogą prowadzić niezależne od siebie postępowania i będą to postępowania w przypadku sanepidu postępowania administracyjne. Natomiast w przypadku policji w takich sytuacjach są to postępowania w sprawie o wykroczenie. Sprawa może zakończyć się mandatem. Wsparcie dla przedsiębiorców oferuje tarcza antykryzysowa 6.0. W ramach rządowej pomocy przedsiębiorcy mogą wnioskować o zwolnienie z opłacania składek, a także oświadczenia postojowe. Przedsiębiorcy mogą także wnioskować o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 roku. W tym przypadku wnioski można składać do końca stycznia. W województwie kujawsko-pomorskim kwota zwolnienia z opłacania składek przekroczyła ponad 630 milionów złotych. W ramach świadczenia postojowego ponad 250 milionów złotych trafiło na konta przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Michał Kosiak, TVP3 Bydgoszcz. Pandemia koronawirusa paraliżuje funkcjonowanie wielu branż. Przekłada się to także na sytuację gospodarczą poszczególnych województw i miast. Czy wzrośnie więc różnica między bogatymi i biedniejszymi regionami? Ekonomiści podkreślają, że już należy planować strategię wyjścia z kryzysu. Dla poszczególnych regionów ratunkiem mogą być inwestycje w nowe technologie. Pandemia koronawirusa mniej lub bardziej wpłynęła na funkcjonowanie każdej polskiej firmy. Jej skutki będą odczuwalne dla przeciętnego mieszkańca jeszcze przez długie miesiące, bo pandemia wpływa nie tylko na produkcję czy konsumpcję dóbr, ale także na zatrudnienie, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach. To one najbardziej ucierpiały i to one mogą stać się tak zwanymi zombie firmami, czyli takimi firmami, które nie są już produktywne, nie są efektywne, a funkcjonują jeszcze w statystykach właśnie ze względu na różnego rodzaju dofinansowania z sektora publicznego.
Pandemia istotnie wpływa także na sytuację ekonomiczną miast i regionów. Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne dane dla regionów za 2019 rok. I już przed pandemią widać było różnice między poszczególnymi województwami. Wyróżnia się Warszawa, którą próbuje gonić reszta kraju. Największy wzrost PKB na głowę mieszkańca zanotowało województwo wielkopolskie. Najwolniej rozwijały się m.in. kujawsko-pomorskie i świętokrzyskie. Procesy zewnętrzne, takie jak rewolucja przemysłowa, globalizacja, one wzmacniają wcześniejsze układy. Po prostu silniejsze regiony stają się jeszcze silniejsze, a te słabsze, pomimo wielu prób i działań naprawczych, one cały czas są w dużym dystansie. Pesymistyczny scenariusz zakłada, że pandemia pogłębi nierówności, ale jest też ten optymistyczny. Wskaźnik inwestycji pokazuje, że to właśnie ściana wschodnia wraz z Kujawsko-Pomorskiem najwięcej w ostatnich latach inwestowały. Lubelszczyzna, potem Podlasie, Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie rozwijają się w tym aspekcie, czyli ponoszonych nakładów brutto inwestycyjnych najszybciej. Budowa drogi S5 i w najbliższych latach S10 ma przyciągnąć inwestorów nie tylko do dużych miast, ale także mniejszych ośrodków. Na zrównoważony rozwój całego województwa liczą władze samorządowe. W strategii przyspieszenia do 2030 roku duży nacisk kładziony będzie m.in. na innowacje. My już korzystamy w tej chwili w 50% z energii ze źródeł odnawialnych. Chcemy do 2030 roku doprowadzić, żeby cały nasz region był i cała energetyka regionu oparta byłaby na odnawialnych źródłach energii. Myślę, że to jest możliwe. Zdaniem ekonomistów regiony, by się rozwijać, powinny inwestować nie tylko w nowe technologie, ale również sektor biomedyczny i farmaceutyczny. Bydgoszcz, Katarzyna Ormanowska. To jest główne wydanie zbliżeń. Jakie tematy przed nami? Będzie więcej połączeń kolejowych w regionie. Pierwsze babskie morsowanie w Pieckach. 14 osób w regionie musiało natychmiast opuścić swoje mieszkanie i oddalić się od swoich ofiar. To pierwsze efekty obowiązującej od końca listopada ubiegłego roku nowelizacji dotyczącej ustawy antyprzemocowej. Zgodnie z przepisami sprawca przemocy domowej jest niezwłocznie izolowany od osób, które krzywdzi. Ta kobieta trafiła do specjalistycznego ośrodka wsparcia we Włocławku, będąc w 8 miesiącu ciąży. To tam ona i jej dziś miesięczne maleństwo znaleźli nie tylko ciepły kąt, ale i specjalistyczną pomoc. Podobnie jak pozostałe kobiety, które wcześniej bite i maltretowane przez swoich oprawców, w końcu powiedziały dość i postawiły na siebie. Postanowiłam podjąć walkę z tym wszystkim. Nie odpuszczać, być twarda, niezależna, bo w końcu ja jestem najważniejsza. Warto pomyśleć o sobie, zwłaszcza, że prawo jest po stronie osób, które doznały przemocy. Od 30 listopada to nie ofiary muszą opuszczać mieszkanie i szukać schronienia, a ich oprawcy. Gwarantuje to ustawa antyprzemocowa opracowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Sprawca nie jest już bezkarny. Na polecenie policjantów musi bezzwłocznie oddalić się od ofiary. Policjanci, wydając nakaz opuszczenia mieszkania, wskazują osobom miejsca, do których mogą się udać na terenie naszego województwa, czy też na terenie danego powiatu. Od momentu wejścia w życie nowych przepisów kujawsko-pomorska policja zastosowała 14 nakazów opuszczenia mieszkania. Tyle samo oprawców otrzymało zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych. Najwięcej takich interwencji odnotowano we Włocławku. Myślę, że ta ilość wykorzystywań nowych przepisów prawa wynika z aktywności włocławskiej policji, co bardzo dobrze świadczy o wdrożeniu tych nowych przepisów z korzyścią dla rodzin, które doświadczają przemocy. Także we Włocławku policjanci odnotowali łamanie nowych przepisów. W dwóch przypadkach sprawcy przemocy nie stosowali się do zakazu zbliżania do poszkodowanych dzieci, w jednym do pokrzywdzonej kobiety. W tym przypadku policjanci zastosowali tryb przyspieszony z kodeksu wykroczeń artykuł 66b. Te osoby zostały zatrzymane i doprowadzone na rozprawę. Mężczyznom grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności. To dopiero pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów, które mają zmniejszyć skalę przemocy w rodzinie. Tylko w ubiegłym roku policja w regionie założyła ponad 4,5 tysiąca niebieskich kart, ale pokrzywdzonych jest znacznie więcej. To osoby, które cały czas boją się mówić o tym, co dzieje się za drzwiami ich domów. Bydgoszcz, Agata Chyłka, Wnuk.
Od poniedziałku wracają połączenia kolejowe na linii Chełmża-Bydgoszcz. W ciągu dnia na tej trasie będą jeździć 4 pary szynobusów. Dobre informacje także dla mieszkańców Laskowic Pomorskich i Czerska. Połączenie kolejowe na tej trasie również powróci 18 stycznia. Mieszkańcy Chełmży już od poniedziałku będą mogli pociągiem dojechać do Bydgoszczy. Ta zmiana cieszy, ponieważ znacznie ułatwi umówienie wizyty lekarskiej czy dojazdu do pracy. Bardzo dobry pomysł, bo naprawdę powinny jakieś połączenia powinny być, nie? Chociaż większość ludzi jeździ swoimi samochodami, no ale od X lat pociągi jeździły i było dobrze. Na pewno dla ludzi będzie dobrze, bo na pewno jeżdżą do pracy i potrzebują tego. No na pewno dobrze uważam, bo jednak ludzie jeżdżą i do pracy, i do lekarza, zaczną do szkoły. Nowe połączenia pomiędzy Chełmżą a Bydgoszczą będą kursowały od poniedziałku do piątku. W najbliższy poniedziałek i wtorek oprócz pociągów będzie kursowała komunikacja zastępcza, która dotychczas zastępowała zawieszone pociągi. Taki ruch ma pomóc w przystosowaniu się do nowego rozkładu. Powracają także połączenia na linii Laskowice Pomorskie - Czersk. Tą trasą codziennie w dni robocze będą kursować 3 pary szynobusów. Przewoźnikiem obu odwieszonych tras będzie spółka Arriva. Na jej stronie można dokładnie sprawdzić rozkład jazdy tych połączeń. Rozkład jazdy jest skonstruowany tak, by jak najlepiej odpowiadać potrzebom jak największej liczby pasażerów, szczególnie w zakresie szczytów komunikacyjnych, czyli dojazdów do pracy, a w późniejszych terminach do szkoły. Mienie na to pierwszy przy peronie drugim. Oprócz rozkładu jazdy zmieniły się także ceny biletów za przejazdy regionalnymi pociągami. Obecnie są droższe średnio o 10%. Do Urzędu Marszałkowskiego nadal można zgłaszać uwagi dotyczące obecnego rozkładu jazdy. Jest to istotne z tego względu, że zgodnie z zasadami w marcu pojawią się kolejne zmiany w rozkładzie. Część tych uwag rzeczywiście też realizujemy. Już w tej chwili wprowadza Arriva dwie zmiany rozkładów na innych liniach. Kolejna zmiana rozkładu jest w marcu i wtedy możliwe będzie dostosowanie tego do oczekiwań mieszkańców. Zresztą nikt tego lepiej nie wie jak mieszkańcy. Na zmiany czekają także mieszkańcy Warlubia. Obecnie największy problem jest z połączeniami porannymi. Poprawić tę sytuację ma PKP Intercity. Od najbliższej korekty rozkładu jazdy będzie zatrzymywała się jedna para pociągów. To jest Intercity Bałtyk. Będzie tutaj przyjeżdżał o 7.30 w kierunku Gdyni i o 20.50 w kierunku Poznania. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział modernizację kujawsko-pomorskich dworców kolejowych. Chodzi przede wszystkim o stację w Laskowicach Pomorskich i Warlubiu. Ich modernizacja ma rozpocząć się w 2023 roku. Karnawał od wieków był czasem wyjątkowej aktywności kolędników. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury postanowiło przybliżyć tę starą tradycję i zorganizować po raz pierwszy przegląd grup kolędniczych. Niestety ze względu na pandemię pomysłowość kolędników można podziwiać nie na żywo, ale w filmie z udziałem zespołu pieśni i tańca Ziemia Bydgoska, który jest dostępny na stronach internetowych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury. Zwyczaj kolędowania znany jest w Polsce od XIII wieku i w dalszym ciągu ma się dobrze. W miejsce starych powstają nowe grupy kolędnicze, które przejmują tradycję poprzedników. Ich widowiskowość postanowiło wykorzystać Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i zorganizować po raz pierwszy przegląd grup kolędniczych. Pandemia pokrzyżowała plany, ale aby tradycji stało się zadość, przez zespół pieśni i tańca Ziemia Bydgoska przygotowane zostało specjalne widowisko kolędnicze, zarejestrowane na filmie i wzbogacone wykładem Hanny Łopatyńskiej z Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Takimi grupami, które można było spotkać praktycznie w większości regionów Polski, były postacie z maszkarami zwierzęcymi. Czyli to jest taka forma kolędnicza o bardzo starej genezie, wywodząca się jeszcze z czasów przedchrześcijańskich. Zespół pieśni i tańca Ziemia Bydgoska pod kierunkiem Elżbiety Kornaszewskiej zaprezentował charakterystyczne dla grup kolędniczych postacie, zwierzęce maszkary i oczywiście bogaty repertuar muzyczny w postaci kolęd i pastorałek. Bo w kolędowaniu każda maska, gest i słowo ma swoją symbolikę. Wcześniej kolędowanie chyba bardziej uwypuklało sensy magiczne, sensy sakralne związane z wegetacją, z potrzebą zapewnienia dobrego przyszłego roku.
Oglądanie kolędników w internecie nie ma w sobie tyle emocji i zabawy, co spotkanie z nimi na żywo. Niemniej jednak widowisko kolędnicze z udziałem zespołu pieśni i tańca Ziemia Bydgoska, który jest ambasadorem polskiej kultury i tradycji ludowej na całym świecie, wynagradza te niedostatki. A pierwsza edycja przeglądu grup kolędniczych przesunięta została w Bydgoszczy na styczeń przyszłego roku. Bydgoszcz, Urszula Guźlecka. Kolędy dziś także na naszej antenie. O godzinie 19:00 koncert Dobra Nowina w wykonaniu chóru Medici Cantares. Morsowanie w tym roku bije rekordy popularności. Do zimnej wody wskakują młodsi i starsi, mężczyźni i kobiety. W Pieckach koło Bydgoszczy zorganizowano dziś pierwsze babskie morsowanie. Jagoda Rogatte. Temperatura poniżej zera, dookoła śnieg, zima w pełni, a za mną gorąca atmosfera. Trwa pierwsze babskie morsowanie. Ze mną pani Małgosia, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Małgosiu, jak się bawicie? Fantastycznie, jak widać. Dziewczyny już są rozgrzane, ognisko mamy rozpalone, zaraz wchodzimy do jeziora. Niektóre dziewczyny pierwszy raz będą morsowały dzisiaj. Co wam daje morsowanie? Morsowanie mówi się o korzyściach dla zdrowia, to jest prawda. Ja bardziej będę propagowała korzyści takie psychiczne, mentalne. Tutaj można przełamać swoje bariery, poszerzyć swoje granice, zrobić coś, czego normalnie nie robimy. Mnie na przykład pomaga to w pisaniu, ponieważ zajmuję się tworzeniem treści. Każde wejście do jeziora jest dla mnie po prostu zostawieniem napięcia i szansą na nowe pomysły. W jaki sposób się odpowiednio przygotować do morsowania? Przede wszystkim trzeba wcześniej zadbać o stopy, ręce i głowę, czyli czapka, rękawiczki, skarpetki ciepłe, buty lub klapki, żeby sobie nie poranić stóp. Wziąć ciepłe ubranie, ze sobą herbatę, no tak jak my dzisiaj mamy ognisko, bo zostajemy dłużej. I co, trzeba trochę poczytać, a najważniejsze, żeby czuć się zdrowym, a jeżeli ktoś ma jakieś problemy, to pójść po prostu do lekarza, zrobić badania. Pani Małgosiu, samiec morsa to mors, a samica? No niestety nie wiem, przykro mi bardzo, ja jestem na przykład i ja mogę wejść, więc od dzisiaj mogę być ja. Proszę dołączyć do koleżanek, szanowni państwo, kolejne babskie morsowanie już za tydzień. W zdrowym ciele zdrowy duch. O tym więcej z pewnością Hubert Malinowski. Pora na sport. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to przejdźmy do takiego sportu. Wyjdźmy z wody, krótko mówiąc, i przejdźmy na boiska, bo w derbowym meczu na szczycie grupy pierwszej siatkarskiej drugiej ligi 11 LO Pałac II Bydgoszcz podejmował Sokoła Mogilno. O końcowym rezultacie zdecydował dopiero tiebreak, w którym 16-14 lepsze były przyjezdne. Zaczęliśmy psuć więcej zagrywek. Przez to byliśmy mniej skuteczni na siatce. No i dziewczyny z Pałacu naprawdę podniosły swój poziom grania. Ale ja i tak jestem dumny ze swoich dziewczyn, że mimo prowadzenia 2-0, zawsze się mówi, że powinniśmy przegrać 3-2. Wyszły w tym tiebreaku i pokazały klasę. Pozostałe sobotnie rozstrzygnięcia sportowe pokażemy oczywiście w serwisie sportowym o 21:40. Zapraszam. Mówiliśmy już o morsowaniu, teraz wróćmy do ekstremalnych sportów zimowych. Żadna górka nie pozostała dzisiaj niezauważona. Saneczkarstwo dominowało, choć nie zabrakło też jazdy figurowej w wydaniu najmłodszych i tych trochę starszych. To było prawdziwe białe szaleństwo z naciskiem na szaleństwo. Przyjechaliśmy sobie pojeździć właśnie na sankach, jak zaczął padać śnieg i jesteśmy. Nigdy nie widziałam takiej zimy. Robimy z mamą wyścigi. Jest fajnie. Jeżdżę na sankach, buduję bałwany i piję gorącą czekoladę. Trochę guzów zostało dzisiaj nabitych. Przed nami, proszę państwa, przypominam, duży spadek temperatur. Niektórzy mówili nawet o nadchodzącej bestii ze wschodu. Czy to faktycznie bestia? Jak groźna, o tym Angelika Bednarska. Witam serdecznie. Wraz z nadejściem weekendu do Polski napłynęło lodowate arktyczne powietrze. Mocno odczujemy je tej nocy, bo temperatura w regionie spadnie nawet do minus 19 stopni. Niedziela na Kujawach będzie mroźna, ale bardzo pogodna. Tak więc pomimo tych niskich temperatur warto wybrać się na spacer, tym bardziej, że jutro obchodzimy Światowy Dzień Śniegu. Jazda na sankach, lepienie bałwana, wojna na śnieżki, pomysłów na to, aby przyjemnie spędzić ten dzień jest naprawdę wiele.
Szczegółowa, prawdziwie zimowa prognoza pogody już za chwilę. Do zobaczenia. A na koniec zaproszenie dla tych, którzy lubią zgłębiać wydarzenia poprzednich stuleci. Przed nami czwarta edycja teleturnieju Giganci Historii, emitowanego na antenie TVP Historia. Uczestnicy rywalizują ze sobą w 9 kategoriach. Jest o co powalczyć. Zwycięzca zgarnie nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych. Jeśli historia to twoja pasja, interesujesz się życiem i podróżami Krzysztofa Kolumba, albo znasz tajemnicę zakonu krzyżackiego, a może wiesz wszystko o polskich olimpijczykach, to znaczy, że czekamy na ciebie. Zgłoś się na casting do czwartej edycji teleturnieju Giganci Historii. Do wygrania 20 tysięcy złotych. Szczegóły na stronie historia.tvp.pl. I jeszcze raz ostrzegamy, tej nocy zamiecie śnieżne i spadek temperatury do minus 20 stopni. To informacje z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21.30. Zapraszam. Do zobaczenia.